Operator miejskiego monitoringu wykazał się czujnością, informuje suwalska policja. Pracownik obsługujący system wypatrzył, że wokół miejskiego drzewka Bożonarodzeniowego stojącego na placu Marii Konopnickiej kręci się młody człowiek, który majstruje coś przy choince. Okazało się, że obiektem pożądania zaledwie 15-letniego młodzieńca stały się zdobiące drzewo ozdoby. Chłopak zdejmował je z gałązek. Operator monitoringu poinformował policję o wandalu, a ta na miejsce natychmiast skierowała patrol. Mundurowi szybko wypatrzyli chłopaka, odpowiadającego rysopisowi podawanemu przez zgłaszającego problem. Okazało się, że w pobliżu chłopaka znaleziono również okruchy rozbitej ozdoby choinkowej. Strata może być niewielka, ale jej konsekwencje poważne. Piętnastolatka funkcjonariusze przekazali rodzicom. Ale na tym nie koniec, bo teraz aktem wandalizmu ma zająć się sąd rodzinny. Aż chce się zapytać, czy warto było potem bombkę sięgać.